A ojciec? Pytałeś go? Pytałeś ojca? Przecież może wam pomóc. Zamknij oczy. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeszcze, jeszcze. Adaś, kto to wszystko zje? Ja przeczytałam pół podręcznika do ekonomii. Wiesz, co to jest wektor cen w czasie? Co się dzieje? To ja się pytam, co się dzieje. Uważaj, bo urodzisz księgowego. Wszystko jedno, kim będzie. Byle był. Nie wciągnę cię w to. Już mnie w to wciągnąłeś. To moja wina, pamiętasz? Wróciłam ze szpitala, gdybym cię wtedy wysłuchała. Adaś, jedźmy. Idź. Proszę cię, jedźmy. Idź. Nie. Proszę cię. Nie. Dobrze. Idź. Spakuj się, zadzwonię. If I could, I've never caused you pain, and I'd steal the skies for you. If I could. Nowa, bo się wywalisz. Jakoś się nie boję. Czego? Że się wywalę. Jak masz takie buty, to może przyjdziesz na imprezę. Ciągle za mną łazi, mi coś podrzuca. Jakieś kartki, prezenciki. Niczego jej nie podrzuca. Tak? A to kto? Niczego jej nie podrzuca. Może ci przeczytam. Dobra, będziecie się kłócić, czy idziemy na imprezę? Zawsze pracujesz na noc? Dlaczego? Bo lubię być sama. If I could, I've never caused you pain, and I'd steal the skies for you. If I could, I've never caused you pain. Po co tu przyszłaś?
pierdolić się ze wszystkimi? Mogę z kim chcę, rozumiesz? Ze wszystkimi, tylko nie z tobą. Bardzo przepraszam, ale ja nic nie mam dla pani. Ja mam pomysł. Ten prezent jest podzielny. Pióro dla niego, długopis dla pani. Proszę bardzo. Jasne. Moje pióro, jej długopis. Daję ten długopis w tej chwili. No. Tak, tak to powinno być. Moc jest z nami. Czy twój partner wychodzi i nie mówi ci gdzie? Czy twój partner przestał opowiadać o pracy, a jednocześnie uporczywie o kimś mówi? Czy twój partner coraz częściej jest zmęczony i unika z tobą stosunków? Szczęść mi błaga. Panie premierze, jak się czuje pana żona w nowej roli? Bo można odnieść wrażenie, że unika mediów. Panie premierze? Chcę zrobić wywiad z ministrem Niemcem. Spytam go, na jaki temat? Współpracy z nowym premierem. A tak naprawdę? Kiedy uzgadniamy pytania z rzecznikiem? A nie uzgadniamy, źle mi pani zrozumiała. Jeżeli rozmówca zna temat rozmowy, to lepiej się może przygotować. No, pan minister nie musi się przygotowywać. Spróbuję was umówić na przyszły tydzień. Dziękuję. Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie. Jak pani ocenia zagrożenie życia zakładnika? Proszę. Czy ABW i policja zlekceważyły zagrożenie neonazizmu wśród młodzieży? Kto za to odpowiada? Niech pani mi wierzy, niczego nie lekceważymy. Stosujemy się do litery prawa.